Pani marszałek, Wysoka Izbo. Nie przypuszczałem, że w tej Izbie pierwsze moje oświadczenie będzie dotyczyło słów napisanych przez jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, posła Stanisława Pięty, który niedawno był na sali. Szkoda, że już go teraz nie ma. Napisał on na swoim portalu społecznościowym, cytuję, narodowa deratyzacja Polski, ogólnopolska akcja oczyszczania kraju z lewackiej hołoty. Zastanawiałem się nad tymi słowami, a tych słów i zdań było znacznie więcej. Nie będę tutaj wszystkich cytować, bo szkoda czasu. Czy jest to normalne? Czy poseł Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej powinien wymawiać takie słowa? Czy mu przystoi? Czy reprezentuje swoich obywateli takimi słowami, panie pośle? Mówi pan oczywiście. Czy to jest normalne? W taki zawalowany sposób nawoływał do fizycznej, można powiedzieć, likwidacji politycznych konkurentów. To nieraz w historii się zdarzało i zdarza się ponownie. I poprzez to oświadczenie reaguje na te słowa. Poprzez to oświadczenie, poprzez kolor mojego dzisiaj ubioru czerwonego. Sami internauci na forach internetowych, i to się powtarzało wielokrotnie, ochrzcili posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piętę pisowską kopią Breivika. Breivik też w internecie. Pani poseł, nie ma co się śmiać. To są poważne zdania, które pisał poseł tej Izby. Zaraz będzie pan mógł się odnieść do moich słów. Czy poseł katolik, konserwatysta, za jakiego się uważa poseł Stanisław Pięta, poseł prawicowej partii, powinien takie słowa pisać? Czy państwo reprezentujecie naukę Jezusa Chrystusa, który mówił, żeby kochać swoich wrogów? A wy co robicie? Ktoś mnie dzisiaj zapytał, dlaczego nie złożę wniosku do Komisji Etyki Poselskiej. Nie ma sensu, żadnego sensu. Jestem młodym parlamentarzystą, ale jak już zobaczyłem, to jest odbijanie się od ściany. Co z tego, że zostanie ktoś ukarany jakimś upomnieniem? Powinny być kary finansowe, tak jak pani marszałek Ewa Kopacz mówiła, że chce to wprowadzić. Ja z niecierpliwością czekam, kiedy to będzie wprowadzone, żeby każdy poseł czy posłanka odpowiadał finansowo, bo to jest największy bat na każdego z nas, za takie słowa. Czy to w przypadku mówienia z tej trybuny, czy pisania czegoś w internecie. Dzisiaj na sercu mam trzy razy stop. Stop polityce nienawiści, stop pseudokatolikom, stop politycznym Breivikom. I na koniec jeszcze chciałbym zacytować sprzed około 6 godzin słowa posła Stanisława Pięty ze swojego portalu społecznościowego. Czy Stefan Niesiołowski odpłynął już tak daleko w krainę nienawiści i absurdu, że nie ma poczucia śmieszności? Czy osoba, która to samo czyni, może oceniać innych? Nie mi to oceniać. I chciałbym państwu jeszcze zacytować z serwisu politykier.pl jeden cytat tak na koniec. Jest to o tyle ciekawe, że partia, której członek zginął wskutek eskalacji języka nienawiści, sama przymyka na jego używanie oko w swoich szeregach. Szanowni państwo, ja nikogo nie chcę tutaj z trybuny pouczać, ale czy osoba, która jest z partii prawicowej, powinna wypowiadać takie słowa? Czy to jest normalne? Czy nie można dochodzić do jakiegoś konsensusu, do jakiejś dyskusji wspólnie, dbając o swoje interesy jakby partyjne, tylko obrzucać siebie błotem? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz głos zabierze pan... Pani marszałek, kwestii formalnej. A jak formalnej? Pani marszałek, jest rzeczą niedopuszczalną, że poseł w pani obecności przyrównuje posła Prawa i Sprawiedliwości do mordercy, do przestępcy, do bandyty i tylko dlatego, że jest to pani polityczny kolega klubowy. Nie przerywa pani tego wystąpienia. To jest skandal absolutny. To jest absolutny skandal, panie pośle, pani marszałek. To nie jest wniosek formalny. Czy, nie, ale... Proszę nie krzyczeć, panie pośle. Nikogo, ale dlaczego pan się bulwersuje? Nikogo nie nazwałem z tej trybuny. Ja bardzo proszę o spokój. Proszę tu nie pokrzykiwać, panie pośle.
Z tej trybuny nikogo nie mówiłem, że ktoś jest mordercą. Czy tak? Premier jest mordercą. Tak. Powiedziałem, że obywatele. O, najlepiej, to właśnie to jest wasza polityka. No, ja z panem nie rozmawiam, panie, pan nie rozumie. Panie pośle, a proszę już zakończyć.